Państwa, seminarium jest międzynarodowe, w związku z czym slajdy będą po angielsku, a profesor Stelmach pozwolił mówić po polsku, więc wykład będzie po polsku. Mam mówić o normatywności, mam z tym kłopot, ponieważ psychologia się nie posługuje tym terminem. Więc jeżeli mam mówić o normatywności z perspektywy psychologicznej, to będę musiał się po prostu postarać przetłumaczyć ten termin na jakieś inne pojęcia, którymi my się posługujemy. I ten mój referat będzie poświęcony przeglądowi tak z dużej wysokości, będziemy na to spoglądać, przeglądowi różnych zagadnień, różnych nurtów badawczych psychologii, które się w ten czy inny sposób odnoszą do pojęcia normy czy normatywności. Ponieważ psychologia nie wie, czym jest normatywność, no zawsze jak czegoś nie wie, to się odwołuje do starszej siostry, czyli do filozofii. Starsza siostra mówi to, co mówi. Na przykład tutaj jest taki krótki cytat z filozofa, który gdybyśmy chcieli go poddać analizie, to się okaże, że tam jest mnóstwo pojęć rozpoznawalnych przez psychologów. Bardzo łatwo rozpoznawalnych. Na przykład mówi się tutaj o jednostkach, które coś powinny robić albo coś jest dla nich poprawne, czy właściwe, niewłaściwe. Mówi się o działaniach, o uczuciach, o powinnościach, o pragnieniach, o postawach. Jednym słowem, w pojęciu normatywności, jak ją definiuje wybrany przeze mnie filozof, ale myślę, że to nie jest ujęcie jakoś odbiegające od standardu, mieści się cała masa psychologii. W związku z czym pytanie, jak rzeczywiście w badaniach psychologicznych, w modelach psychologicznych te pojęcia się dadzą odnaleźć. Ja postarałem się to zrobić tak, jak umiałem i wyróżniłem 7 obszarów badań psychologicznych, które teraz po kolei omówię. Zacznę od takiego pojęcia normatywności, które dla każdego psychologa jest oczywiste, chociaż poza psychologią nie, jak się wydaje. Mianowicie chodzi o testowanie. Chodzi o to, że my testując ludzi, na przykład mierząc różne ich zdolności czy predyspozycje, musimy wyniki, które uzyskujemy w takich pomiarach, przekształcić z wyników tak zwanych surowych na wyniki standardowe. Tak się składa, że dla psychologa wynik tak zwany surowy, to znaczy wynik jakiejś obserwacji czy jakiegoś testu, prawie nic mu nie mówi. Ten wynik staje się sensowny dopiero na tle populacji, czy przynajmniej jakiejś grupy, jakiejś próbki. No, typowym przykładem jest tak zwany IQ, czyli raz inteligencji, który jest umownie przekształcany, po prostu 100 to jest umowna średnia arytmetyczna, 15 punktów to jest umowne odchylenie standardowe od tej średniej, terminy statystyczne, oczywiście matematyczne, które się interpretuje w ten sposób, że jest pewna norma po prostu, zwyczajnie, norma inteligencji powyżej i poniżej której rozmaite jednostki się znajdują. W związku z tym pytanie, czy na przykład są różnice grupowe w zakresie tejże inteligencji między na przykład przedstawicielami różnych nacji, czy różnych ras, czy różnych płci, takie pytanie staje się mało sensowne, bo proszę zobaczyć, różnice tego typu one oczywiście mogą występować, nawet niekiedy są bardzo duże, ale to są różnice w wyniku surowym. Znaczy co innego będzie średnio w danym teście u Polaków, a co innego u Anglików czy u Koreańczyków. Natomiast w każdej populacji średnia jest przekształcona na 100. W związku z czym pytanie o to, czy na przykład żółci są bardziej inteligentni od białych, jest bez sensu z punktu widzenia teorii psychometrycznej, chociaż to pytanie odżywa coraz to w różnych debatach i nawet całkiem niedawno się pojawiły znaczące prace, książki na ten temat. To jest takie pojęcie normatywności i normy, które, jak powiedziałem, dla psychologa jest oczywiste i od pierwszego roku studiów się to pojęcie wprowadza, natomiast nie będę go rozwijał, bo właściwie w tym towarzystwie to jest może mniej interesujące. Powiem tylko jeszcze tyle, że to, jak bardzo ta norma jest ważna, wynika również z faktu, że ona się zmienia. Na przykład okazuje się, że ta średnia arytmetyczna w różnych testach, na przykład w teście inteligencji, że ona się zmienia wraz z upływem czasu. Proszę zobaczyć, mamy kilka modeli. Mamy taki model niezmienny, kiedy wynik jest niezmienny w czasie. Mamy wynik, taki model rosnący, kiedy jest coraz lepiej. I model taki właśnie deterioracyjny, kiedy jest coraz gorzej. Jak Państwo myślą, który z tych modeli jest najbliższy prawdy? Czy ludzkość głupieje, czy mądrzeje?
No niestety dane empiryczne pokazują bardzo wyraźnie, że mądrzeje. To znaczy jest bardzo silny przyrost przeciętnego wyniku testowego we wszystkich badanych krajach, jak jest kilkadziesiąt już, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. To jest bardzo wyraźny efekt, nieprzypadkowy bez wątpienia. Być może on się już załamuje, to znaczy w niektórych krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się już to. Znaczy po osiągnięciu pewnego pułapu zaczyna się regres. Ale ogólny wzorzec jest właśnie taki. To dodatkowo pokazuje, że norma w teście jest czymś absolutnie niezbędnym. Drugi obszar, w którym oczywiście możemy mówić o normach, jeśli chodzi o psychologię, to jest zagadnienie samokontroli. Czyli problem tego, do jakiego stopnia ludzie mogą, czy są w stanie, czy są zdolni, na przykład nie myśleć o rzeczach, które są nie na temat. W psychologii taki bardzo prosty test polegający na tym, że prosi się uczestników badania, aby nie myśleli o białych niedźwiedziach. A następnie się sprawdza, ile razy pomyśleli o białych niedźwiedziach w sytuacji, kiedy im tego zabroniono, w przeciwieństwie do warunku, kiedy im nie zabraniano. I oczywiście jak zabronić ludziom myśleć o białych niedźwiedziach, to oni nie są w stanie się temu oprzeć. To jest efekt podobny, jak na przykład mówimy dziecku, tylko żeby ci do głowy nie przyszło coś zrobić, prawda? Czyli zwracamy mu uwagę na to, co mogłoby ewentualnie zrobić. My mamy generalnie problem z takim hamowaniem działań, z hamowaniem myśli. Również mamy problem z przełączaniem się z jednej czynności na drugą. Doświadczamy swego rodzaju sztywności. Mamy też problem z wykonywaniem więcej niż jednej czynności naraz. To są wszystko przejawy lepiej lub gorzej funkcjonującej samokontroli. No i to jest w psychologii badane. Dawniej to się nazywało wolą, silną wolą. Od jakiegoś czasu już się tak nie nazywa. Chociaż starsza siostra dalej się posługuje tym terminem oczywiście, ale młodsza siostra uznała, że to jest termin ryzykowny, obciążony różnymi skojarzeniami metafizycznymi, religijnymi, filozoficznymi. I w związku z tym psychologia o woli w zasadzie dzisiaj nie mówi. Natomiast mówi o samokontroli, o jej skuteczności, sile, wydolności i próbuje też to jakoś poddawać obserwacjom i pomiarom. Czyli z tej perspektywy mamy z jednej strony jakieś działanie impulsywne, a z drugiej strony całkowicie dojrzałe, kontrolowane. Strzałka tutaj uwidoczniona pokazuje, że to nie są jakieś dwie kategorie odrębne, tylko to jest kontinuum. I że my wszyscy jesteśmy gdzieś po środku tego dwubiegunowego wymiaru. Co więcej, że my fluktuujemy między tymi biegunami, że raz jesteśmy impulsywni, a raz jesteśmy właśnie zdolni do samokontroli. Z badań nad samokontrolą wynika, że to jest zjawisko dosyć złożone, że gdyby je rozebrać na czynniki pierwsze, to da się tutaj wyróżnić wiele ingredientów. No przede wszystkim trzeba wyróżnić jakiś standard samokontroli. Ludzie muszą wiedzieć, co jest oczekiwane, a co nie, co jest zabronione, co jest dozwolone, co jest wymagane. Musi być też jakiś rodzaj monitorowania, to znaczy świadomości tego, co zrobiłem i czy dobrze zrobiłem. Jeżeli nie mam zdolności monitorowania swoich myśli czy swoich działań, to po prostu nie wiem, że się pomyliłem. Doskonałym przykładem takiego braku monitorowania jest przejęzyczenie, o którym człowiek w ogóle nie wie, że nastąpiło. Bardzo wiele przypadków przejęzyczenia polega na tym, że mówimy głupstwa, nie zdając sobie sprawy z tego. Łagodniejszy przypadek jest taki, że zdajemy sobie sprawę, tylko za późno. To znaczy monitorowanie nastąpiło zbyt późno, żeby zapobiec przejęzyczeniu. No ale to już jest coś, dlatego że tego typu słaba, ale jednak jakaś szczątkowa samokontrola pozwala być może w przyszłych sytuacjach podobnych zachować się zgodnie ze standardem. Trzecim składnikiem samokontroli w ujęciu psychologicznym jest no po prostu jej siła, jej wydolność, jej sprawność, dawniej właśnie nazywana siłą woli. Okazuje się, że ta siła woli jest zróżnicowana nie tylko międzyosobniczo, ale również wewnątrzosobniczo. To znaczy, że ona słabnie lub się nasila. Na przykład, jeżeli człowiek jest zmuszony do wykonywania długotrwałego wysiłku, to jego wola słabnie. Robią na przykład takie obserwacje, które polegały na tym, że człowiek musiał przez godzinę powstrzymywać się przed zjedzeniem smacznego ciastka. Przychodził do laboratorium, wykonywał jakieś testy i przed nim stało ciastko, pachnące takie właśnie, smaczne.
i on przez godzinę miał go nie zjeść. Co oczywiście dla człowieka dorosłego, dojrzałego nie jest żadnym problemem nie zjeść ciastka. Tylko skutki były takie, że ci, co mieli nie zjeść tego ciastka, potem gorzej wykonywali różne zadania umysłowe. Po prostu mieli efekt przejściowego ogłupienia, związanego z tym, że samokontrola jest bardzo kosztowna. No, wynika z tego, proszę Państwa, ni mniej, ni więcej, tylko to, że gdyby chcieć się bardzo kontrolować w tym na przykład celu, żeby nie zjeść ciasteczka, to trzeba najpierw zjeść ciasteczko, żeby mieć siłę do niezjedzenia ciasteczka. To jest taki paradoks, jeden z wielu paradoksów tej naszej woli niedoskonałej. Powstrzymywanie się od zrobienia jakiejś rzeczy niewskazanej, niestosownej jest bardzo męczące, bardzo kosztowne i zazwyczaj skutkuje negatywnymi konsekwencjami. No i wreszcie musi być jakaś motywacja, to znaczy ludzie muszą chcieć zachowywać się zgodnie ze standardem, bo jeżeli tego nie są w stanie z różnych względów wykonać, czy nie chcą, to wszystkie pozostałe składniki są tutaj bez znaczenia. Co ciekawe, motywacja może kompensować brak innych składników. Na przykład człowiek wyczerpany długotrwałą samokontrolą, a to jest właśnie takie zjawisko, że ktoś przez miesiąc utrzymuje dietę albo chodzi na siłownię po to, żeby w następnym dniu właśnie całkowicie się poddać, ponieważ wyczerpały się jego zasoby. Otóż motywacja może tutaj ten mechanizm troszkę do pewnego stopnia wspomóc. Jak bardzo te efekty są to silne, pokazują badania empiryczne. Tu mają Państwo wynik takiego badania, które polegało na tym, że osoby, uczestnicy tego badania, miały się w dyskusji dogadać z osobą o tej samej rasy lub przeciwnej rasy. Czy były zespoły międzyrasowe i były zespoły jednorasowe. Natomiast zmienną zależną, to co tu jest mierzone, był spadek poziomu glukozy we krwi, jako wskaźnik tego, jak bardzo oni są wyczerpani w związku z tą dyskusją grupową. Okazuje się, że najbardziej wyczerpani byli ci, którzy mieli dyskutować z przedstawicielami innej rasy, a mieli niską wewnętrzną motywację do tego, żeby się pilnować. Ci, którzy mieli silną motywację, żeby się pilnować, ci poprawni politycznie, nie tracili na tym zanadto. Ale jeżeli ktoś miał z tym problem, bo nie jest to dla niego rzecz ważna, żeby uważać, żeby nie urazić kogoś na przykład, żeby jakimś wybrykiem, jakimś lapsusem słownym nie obrazić kogoś z drugiej, z przeciwnej grupy, to wtedy taka osoba musi bardzo, bardzo się pilnować. To pilnowanie się oznacza, że po pół godzinie spadek glukozy jest bardzo znaczący. Jest to interpretowane w ten sposób, że w tym wypadku potrzebny jest bardzo silny wysiłek, którego to wysiłku nie potrzebujemy w innych warunkach. Czymś bardzo bliskim kontroli, tej samokontroli, jest kontrola poznawcza. To jest trzeci obszar, o którym chcę bardzo powierzchownie wspomnieć. Czasami te dwa poziomy analizy są trudno odróżnialne, to znaczy samokontrola na poziomie zachowania, nie robienia lub robienia czegoś, nie zjedzenia ciasteczka, i samokontrola na poziomie umysłu samego, to znaczy nie myślenia o czymś, zahamowania jakiegoś procesu poznawczego. W obserwacjach, w pomiarach to trudno rozróżnić, ale na poziomie teoretycznym to się rozróżnia. Co to jest ta kontrola poznawcza? No to jest samoregulacja umysłu, już nie zachowania, a właśnie procesów poznawczych, umysłowych. To również polega na hamowaniu czy przełączaniu się z jednego procesu na drugi, ale już nie na poziomie obserwowalnej czynności, tylko na poziomie ukrytych procesów umysłowych. To się w psychologii mierzy czy bada na tysiące różnych sposobów. Ja tutaj Państwu przygotowałem tylko kilka przykładów. Na przykład prosi się osobę badaną o to, żeby powiedziała, jakim kolorem jest napisane to słowo. Poprawna odpowiedź jest niebieski. Tutaj poprawna odpowiedź jest czerwona. To oczywiście jest trudne, dlatego że jest sprzeczność między treścią słowa a jego wyglądem. Żeby odpowiedzieć poprawnie na to pytanie, trzeba właśnie siły umysłu, tak, samokontroli umysłowej, która to samokontrola jest znacznie słabsza tutaj, czy nie jest aż tak potrzebna wtedy, kiedy jest spójność między jednym a drugim aspektem bodźca. Albo na przykład pytanie, ile jest cyfr tutaj? Odpowiedź poprawna jest 4, tak?
chociaż widać, że są to trójki, więc narzucająca się informacja, ta dominująca informacja 3 musi być zahamowana, a następnie musi być uruchomiona informacja zupełnie inna. To, jak szybko ktoś to robi, jak łatwo, jak często się myli, jest indywidualnym miernikiem jego właśnie samokontroli umysłowej. Tu mamy typowy wynik takiego badania. Wtedy, kiedy mamy przeczytać słowo, to sprawa jest prosta. Tutaj chodzi o czas. Jak długo nam to zajmuje? Dużo czasu. Kiedy natomiast mamy nazwać kolor, to czas się wydłuża, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest niespójny. Niespójność słowa, znaczenia słowa z jego wyglądem. Ta różnica między słupkiem wysokim a niskim, tym właśnie pomarańczowym, jest indywidualnym miernikiem siły woli, tak się wyraża. Można powiedzieć, że psychologowie potrafią coś, co dawniej nazywano siłą woli, zmierzyć. Z tym, że oczywiście nie nazywają tego siłą woli, a stosują inną nomenklaturę, też inne modele teoretyczne. Dlaczego te tak zwane funkcje zarządcze czy funkcje samokontroli umysłu są tak ważne? No, po pierwsze dlatego, że prawdopodobnie od nich zależy samokontrola na tym poziomie zachowania, na tym poziomie behawioralnym. Jeżeli ja mam się powstrzymać od zjedzenia ciasteczka, to przypuszczalnie warunkiem niezbędnym jest to, abym się mógł powstrzymać od myślenia o ciasteczku albo od myślenia od zrobienia czegoś właśnie niestosownego. Tutaj to nie jest do końca udowodnione, że kontrola na tych dwóch poziomach jest tym samym, że się wspomaga jedno, że mamy tutaj przypadek wspomagania, ale jest wysoce prawdopodobne, że tak właśnie jest. Natomiast drugi powód, dla którego te funkcje zarządcze umysłu są tak bardzo intensywnie badane dzisiaj, wynika z faktu, że one określają poziom ważnych cech, ważnych sprawności umysłowych. Na przykład ogólny poziom inteligencji człowieka zależy co najmniej w połowie od tego, jak silne są te funkcje zarządcze umysłu. Jeżeli byśmy chcieli wyjaśnić, co to znaczy być człowiekiem inteligentnym, co to znaczy w sensie takim elementarnym, elementarnych procesów poznawczych. Poza tym, że trzeba to, że inteligencja to jest sprawność umysłowa oczywiście, ale my stawiamy pytanie, z czego się składa, z jakich procesów, od czego zależy. To w połowie co najmniej zależy właśnie od tych funkcji zarządczych. Tak samo rozumienie mowy. Nie tylko rozumienie, ale również tak zwana produkcja mowy, czyli mówienie z sensem. Bardzo zależy od tego, jak te funkcje poznawcze są rozwinięte, do jakiego stopnia są sprawne. A trzeba powiedzieć, że one najpóźniej się rozwijają w ontogenezie i najwcześniej zaczynają siadać. To znaczy, to jest taki aspekt umysłu, który się rozwija jeszcze nawet w późnej adolescencji, gdzieś około 20 roku życia. One jeszcze niektórych nie są w pełni rozwinięte. No a zaczynają siadać gdzieś w 5., 6. dekadzie życia, chociaż oczywiście bardzo to zależy od tego, kogo to dotyczy. Akurat profesorowie są immunizowani na te procesy. Profesorowie, to wynika z innych badań powiem, zazwyczaj działają na poziomie przeciętnych młodych. No, więc tutaj jest taka ilustracja właśnie tego, jak sprawność rozumowania, czyli to, co mówiąc inaczej, inteligencja ogólna człowieka zależy od różnych aspektów umysłu i od 41 mniej więcej procent, w tym akurat badaniu, czasami są to różne inne wyniki, zależy właśnie od siły tych funkcji wykonawczych. Czwarty obszar kontroli, czy normatywności raczej, o którym chciałem powiedzieć, to jest normatywność w odniesieniu do języka i gramatyki. Akurat o tym była mowa przed przerwą. Profesor Brożek o tym dużo mówił, więc ja tylko bardzo szybko się nad tym prześlizgnę. Oczywiście problem się bierze stąd, że my wiemy z obserwacji, że ludzie bardzo szybko nabywają sprawności językowe. Biorąc pod uwagę złożoność tego procesu, jakim jest używanie mowy, posługiwanie się gramatycznym językiem i czas, który jest przeznaczony na to, żeby się tego nauczyć, to jest wręcz niewiarygodnie szybki proces. W związku z czym mamy problem, jak to wyjaśnić. No, to jest bardzo trudno wyjaśnialne wyłącznie poprzez procesy uczenia się czy naśladowania. To prawdopodobnie jest wspomagane jakimś wrodzonym modułem nabywania reguł właśnie gramatycznych. To jest oczywiście znana wszystkim hipoteza Chomskiego, dzisiaj bardzo silnie propagowana przez Pinkera. Hipoteza instynktu językowego, że ludzie mają instynkt nabywania języka. I to, jakiego języka się nauczą, jest oczywiście
drugorzędne i zależy od doświadczenia, ale to, że jakiegoś się nauczą i to błyskawicznie, jest oczywiście wynikiem wyposażenia biologicznego, genetycznego. W psychologii te rzeczy się bada na wiele różnych sposobów, ale również w ten sposób, że dajemy ludziom tak zwaną gramatykę sztuczną. Gramatyka sztuczna tym się różni od naturalnej, że jest przez nas stworzona, że jest w związku z tym znacznie prostsza, że mamy pełną kontrolę nad tym, jakie reguły obowiązują, a jakie nie obowiązują. No i proszę sobie wyobrazić zadanie, które polega na tym, że to jest taki system generowania gramatycznych i niegramatycznych ciągów. Gramatyczny jest taki ciąg, który się da ułożyć w tym właśnie modelu, zgodnie ze strzałkami. Czyli na przykład MVXTVVX jest gramatycznym ciągiem, a MVXTWR jest niegramatycznym ciągiem, bo ten drugi nie jest możliwy do utworzenia w tym modelu. Ludzie oczywiście, uczestnicy takich naszych badań, nie wiedzą, nie widzą tego, co Państwo widzą. Oni widzą tylko takie ciągi. I dowiadują się, że niektóre z nich są gramatyczne, a inne są niegramatyczne. I tyle. Nawet ich nie prosimy po to, żeby zrozumieli sens tej gramatyki, bo gdybyśmy ich o to poprosili, to oni tym bardziej im źle pójdzie. Tak? Oni się tego nie nauczą nigdy. Natomiast okazuje się, że po kilkudziesięciu przypadkach takich właśnie, takiego uczenia się, już 50-60 takich ciągów gramatycznych wystarczy, żeby ludzie opanowali tę gramatykę na poziomie oczywiście rudymentarnym, ale wystarczającym do używania. Tutaj mamy właśnie porównanie grupy kontrolnej, która właśnie nie miała tego podziału na ciągi gramatyczne i niegramatyczne z eksperymentalną. To jest bardzo niewielka różnica, ale 57% poprawnych rozpoznań, a dodam jeszcze, że później w drugim etapie prosimy ludzi o to, żeby zgadywali, które ciągi są gramatyczne, a które nie są gramatyczne, przy czym w drugim etapie są już całkiem nowe ciągi, wygenerowane według tej gramatyki, ale nowe, takie, których się nie uczyli poprzednio. Czyli oni musieli nabyć pewne abstrakcyjne wzorce, nauczyć się ich, żeby móc sensownie odpowiadać na pytanie, który ciąg jest gramatyczny, a który nie. Jeżeli przez 50-60 takich przypadków może się nauczyć tyle, to przez 500 czy 5000, a przecież nabywanie języka trwa ze 2 lata, prawda? Można się nauczyć znacznie więcej. Czyli to widać, jak szybko ludzie nabywają reguł, jak szybko potrafią te reguły stosować w bardzo trudnym, jak się wydaje, zadaniu poznawczym. Piąty obszar to jest oczywiście moralność i rozumowanie moralne. Tutaj bada się różne rzeczy. Po pierwsze bada się to, czy ludzie zachowują się w sposób zgodny z normami moralnymi czy normami konwencjonalnymi. Okazuje się, że ludziom się wydaje, że się zachowują bardzo zgodnie z tymi regułami. Tu jest taki wykres, który pożyczyłem z badań Wojciszkę i Baryły. To jest skala od 1 do 7, której sens jest, no 1 to jest wcale nie, a 7 to jest zawsze. No i ludzie mieli sami oceniać siebie, do jakiego stopnia, jak często zachowują się przyzwoicie, uczciwie, oraz do jakiego stopnia są mądrzy, inteligentni. Proszę zauważyć, że ludzie, po pierwsze, no prawie nikt nie zaznacza tutaj wartości poniżej średniej, czyli mamy wyłącznie ludzi powyżej średniej. Wszyscy są uczciwsi od średniej. Tak? To jest trochę tak, jak w innych badaniach wykazało, że jak ludzi pytali, jak się dzisiaj czujesz, to każdy się czuł lepiej niż zwykle, co jest statystycznym paradoksem. Więc tutaj to jest tak, że wszyscy się zachowują uczciwiej niż przeciętnie i wszyscy się uważają za mądrzejszych niż przeciętnie. Z tym, że jest jeszcze bardzo interesująca różnica. Łatwiej ludziom przyznać, że nie są specjalnie mądrzy, niż że są niespecjalnie uczciwi. Proszę zobaczyć, że odsetek tych skrajnie uczciwych ich zdaniem jest stosunkowo wysoki, to jest 1/4, a odsetek tych, którzy uważają się za skrajnie mądrych, jest jednak znacznie mniejszy. Oczywiście to jest samoocena, to jest obraz samego siebie, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W rzeczywistości ludzie oczywiście ignorują normy albo najczęściej naginają je jakoś do swoich interesów, redefiniują, idą na kompromisy moralne. No i oczywiście dla psychologów, podobnie jak dla filozofów, dla prawników, pojawia się pytanie, dlaczego tak się zachowują? Skąd się bierze ta tendencja do nieprzestrzegania norm i reguł?
No, to jest cała masa powodów, które się zwykle podaje, począwszy od tego, że tych norm jest za dużo i czasami one są niespójne, no a skończywszy na tym, że po naszych zachowaniach w dużej mierze decydują jakieś czynniki sytuacyjne, jakieś uwarunkowania tu i teraz, a nie trwałe normy czy trwałe przekonania. W badaniach nad moralnością próbuje się też odpowiedzieć na pytanie, jak ludzie rozumują moralnie, jak uzasadniają swoje wybory moralne. Tutaj mamy do czynienia z dwoma ważnymi tradycjami badawczymi. Pierwsza wywodzi się od Lorenza Kohlberga, druga od Jonathana Haidta. Pierwsza jest racjonalistyczna, druga jest intuicyjna. To znaczy, jest to walka między tymi, którzy uważają, że ludzie rozsądnie uzasadniają swoje wybory, mają pewną moralność abstrakcyjną wykształconą i na podstawie tych norm abstrakcyjnych potrafią uzasadniać swoje i cudze wybory. No a drugie stanowisko, że przeciwnie, to znaczy, że wybory nasze są intuicyjne, a racjonalne może być co najwyżej uzasadnienie. Problem polega na tym, że ani w jednej, ani w drugiej w tradycji badawczej tak naprawdę nie bada się prawdziwych zachowań moralnych, a jedynie deklaracje, co jest mało wiarygodne oczywiście. Znaczy pytanie, co byś zrobił, albo jak sobie wyobrażasz swoje zachowanie w danej sytuacji, jest może interesujące, ale nie o to nam chodzi. No a drugi problem to jest taki, że bardzo często w tych badaniach stosuje się takie dylematy moralne wysoce sztuczne, to znaczy niedostosowane do warunków życia. Szósty obszar normatywności w psychologii to są procesy grupowe, czy cała masa zachowań polegających na przestrzeganiu lub nieprzestrzeganiu norm, które to normy są normami grupy, czy jakiejś społeczności. No, w badaniach nad małymi grupami społecznymi od bardzo dawna uważa się, że normowanie, tworzenie norm jest ważnym aspektem, czy ważnym etapem tworzenia się grupy. To jest taka teoria forming, storming, norming and performing. Tak? Znaczy grupa musi się utworzyć, następnie musi przejść przez okres burzy i naporu, następnie coś tam się normuje, na przykład co jest dopuszczalne, co jest niedopuszczalne, kto rządzi, kto nie rządzi. I dopiero wtedy może wykonywać swoje działania na pewnym poziomie. Zresztą mamy tutaj cykl, to znaczy po jakimś czasie znowu jest storming, norming, performing itd. Jak silne są te grupy, normy grupowe i czym one są w swojej istocie? No w swojej istocie one są wystandaryzowanymi, ustalonymi, zazwyczaj w sposób niepisany, wzorcami nie tylko zachowania, ale również przejawianych tam przekonań, postaw, wzorców komunikowania. I one dotyczą dwóch najważniejszych tak naprawdę rzeczy. To znaczy po pierwsze konformizmu, a po drugie spójności. Dwie najważniejsze normy grupowe to jest norma podporządkuj się i norma działaj na rzecz spójności, a nie rozpadu grupy. Pozostałe normy są już wtórne zazwyczaj. Mogą być przestrzegane lub nieprzestrzegane. To jest konsekwencje nieprzestrzegania innych norm bardziej powierzchownych nie są jakoś bardzo, bardzo dalekosiężne. Konformizm to jest rzecz najbardziej może rozpoznana w psychologii. Prawie wszyscy słyszeli o eksperymencie Milgrama, ale znacznie nad posłuszeństwem, ale znacznie wcześniejszy jest eksperyment Asha nad percepcją odcinków. Jeżeli na przykład zadanie polega na tym, żeby odpowiedzieć, który z tych trzech odcinków jest równy swojej długości temu wzorcowemu. I jeżeli jest 7 osób na sali i 6 mówi, że ten pierwszy, a tylko jednemu się wydaje, że ten środkowy, to ten jeden będzie miał tendencję, żeby też widzieć ten pierwszy jako równy. To jest bardzo silny efekt, bardzo trudny do przełamania. Przy czym trzeba powiedzieć tak, że niektórzy są konformistami i wiedzą o tym, to znaczy mówią, który odcinek jest zdaniem grupy. Tak, tak, ten lewy, ale wiedzą w rzeczywistości, który jest naprawdę. Ale znaczny odsetek, mniej więcej 1/3 ludzi, po prostu zaczyna widzieć te odcinki, tak jak widzi je grupa. Czyli można powiedzieć tak, że no jak to jest możliwe, żeby tak oczywiste zadanie było wykonywane zgodnie z normą grupową. Są jeszcze bardziej zabawne badania, na przykład tutaj mamy wynik badania polegającego na tym, że sprawdzono, jaki odsetek ludzi przechodzących ulicą, na przykład Bracką, zaczyna się gapić w okno, jeżeli inni też się już gapią.
No jeżeli się idzie ulicą Gradzką i na przykład czy Bracką, widzimy, że 5 osób się gapi w okno, to my prawie na pewno zaczniemy się też gapić w okno. 5, jak Państwo widzą, to jest taka kluczowa tutaj liczba. Od 5 osób zaczyna się sufit. Wystarczy, że 5 osób się gapi w okno, przechodzień zacznie się również gapić, ale nie każdy. To jest 20% osób, być może ci, którzy się bardziej śpieszą, którzy się nie gapią, prawda? Ale być może ci ta 1/5 nie gapiącym się, to są odporni na wpływ. To są ci nonkonformiści, którzy na przykład ujawniają się w najmniej oczekiwanym momencie, wtedy, kiedy okazuje się, że to tak jak Zimbardo zadał pytanie, od czego zależy, czy ktoś się zachowa przyzwoicie, jako strażnik więzienny na przykład, prawda? Tego się nie da przewidzieć w żaden sposób. Żadne cechy osobowej, osobowości, charakteru, inteligencji i tak dalej nie pozwalają przewidzieć, kto się zachowa przyzwoicie. Wiadomo tylko, że pewien odsetek ludzi się zawsze znajdzie w tej sytuacji i się nie podporządkuje. No więc można to odnieść do nacisku w więzieniu, do nacisku w eksperymencie Milgrama czy w różnych takich drastycznych sytuacjach, ale jak widzimy również gapienie się w okno podlega tym samym dokładnie wzorcem. No i ostatnia już, żeby nie przedłużać, bo mi się chyba czas skończył. Ostatnia grupa badań, o których chcę powiedzieć, to są różnice międzykulturowe. Znaczy tutaj pytanie jest następujące, czy norma kulturowa ma jakiś wpływ na zachowanie ludzi? Znaczy to tu oczywiście, że ma, więc to pytanie jest może bez sensu, natomiast sensowne jest pytanie, kiedy ma, jakiego rodzaju normy mają większy wpływ i na kogo. To jest ciekawe bardzo, zwłaszcza w kontekście debaty o tym, czy nasze zachowanie jest uwarunkowane jakimiś wzorcami nabytymi, czy raczej wrodzonymi, natura czy kultura, tak? A okazuje się, że jeżeli chodzi o takie podstawowe normy zachowania, to tutaj zróżnicowanie międzykulturowe jest niewielkie bardzo. Różnic międzykulturowych w zakresie takich norm jak nie zabijaj, nie kradnij, współpracuj, właściwie nie są. Tutaj wszystkie społeczności znane nam współcześnie i historyczne raczej się zachowują bardzo podobnie. Można powiedzieć tak, że te z przykazań, które dotyczą podstawowych problemów moralnych, są wspólne ludzkości po prostu. Natomiast oczywiście jest cała masa zróżnicowań dotyczących norm wtórnych, no takich jak sposób ubierania się, świętowania, no oczywiście nawyki kulinarne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co jest, jak się wydaje, oczywiste w świetle współczesnej wiedzy z zakresu nie tylko psychologii, ale również neurokognitywistyki, psychologii ewolucyjnej, jest to, że naturalne dla człowieka, czyli wrodzone dla człowieka jest nie kultura w sensie treści, tylko taki napęd do tworzenia tejże kultury. Tak? Tak jak mamy instynkt językowy, to prawdopodobnie mamy też instynkt kulturowy. To znaczy jakaś kultura przez ludzi na pewno będzie wyprodukowana, ale jej treść, jej obraz, jej poszczególne unormowania już są kwestią wtórną. Przedostatni slajd. Tutaj Państwo mają przykład, jak dwie normy kulturowe mogą wpływać na poczucie szczęścia. Pierwsza norma to jest norma narzekania. Mówi się, że Polacy to są ludzie narzekający i że jest taka polska norma narzekania na wszystko. Nawet psychologowie społeczni w Polsce się zajmują tym zjawiskiem polskiego narzekania dosyć systematycznie. Chociaż jeżeli ktoś uważa, że to jest fenomen czysto polski, to widocznie nie rozmawiał ostatnio z żadnym Węgrem na przykład. No więc jest pierwsza norma narzekania i druga norma, nie przejmuj się, tak? Don't worry, be happy. Tu jest zależność pomiędzy dochodem narodowym per capita a poczuciem szczęścia. To, co widzimy, to jest ta, najistotniejsza jest ta ciemna linia, która pokazuje, że najpierw jest to zależność bardzo silna i pozytywna. Czyli dopóki nie jest zaspokojony pewien podstawowy poziom potrzeb, to im więcej ludzie mają, tym bardziej są szczęśliwi. Natomiast po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb, to już przestaje działać. Ta linia się wypłaszcza. Dalszy przyrost bogactwa nie przekłada się na dalszy przyrost szczęścia czy zadowolenia z życia. Czyli to mamy dwa mechanizmy. Mechanizm taki zaspokojenia podstawowych potrzeb, a potem już konsumowania tego bogactwa. No i to jest taka linia ogólna,
wykreślone na podstawie obserwacji kilkudziesięciu społeczeństw. I mamy dwa przypadki szczególne, to znaczy mamy narzekanie polskie, ale też czeskie, węgierskie, kazachskie, rosyjskie, czyli mamy postkomunistyczną tak naprawdę normę narzekania i mamy latynoską normę nieprzejmowania się. Tak? Znaczy, o co mi chodzi tutaj? Chodzi mi o to, że te dwie normy, jedna działająca u nas, a druga w innych krajach, potrafią przełamać ogólny trend. Ogólny trend jest widoczny bardzo wyraźnie, ale są bardzo też wyraźne odstępstwa od trendu, które są odstępstwem niewątpliwie kulturowym. Mimo że przecież ta norma nie jest aż tak podstawowa, jak typu, norma typu nie zabijaj czy nie kradnij. Norma narzekaj jest przecież normą bardzo, jak się wydaje, płytką. Więc żeby to zakończyć, powiedzieć tak, no ja nie przygotowałem tutaj żadnej tezy, którą bym mógł zakończyć, poza tym, że no jak mamy sympozjum Many Faces of Normativity, to ja bym powiedział, że są there are many psychological faces of normativity as well. Czyli prawda, również w psychologii można to zjawisko na bardzo wiele różnych sposobów pokazać, zobaczyć i badać. I z tego wszystkiego wydaje się, że ludzie w sposób naturalny, w sposób taki no, właściwy dla swojej istoty ludzkiej, potrafią tworzyć reguły, potrafią je realizować, czyli przestrzegać, ale również potrafią się im przeciwstawiać. A psychologia po prostu ten proces czy te zjawiska opisuje i wyjaśnia. Psychologia jest, jak Państwo mogli zauważyć, nauką bardzo empiryczną. I po prostu to determinuje też to, co ja dla Państwa mam tutaj do powiedzenia. Ja nie jestem gotowy, żeby jakieś wielkie konkluzje czy teorie tutaj formułować. Natomiast no, chciałem po prostu pokazać, jak my robimy, czy jak się zajmujemy tym, co Państwo nazywają normatywnością. Dziękuję bardzo.